Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen i cóż, to 3 razy sztuka. Kolejny placement w League of Legends. Gram na topie, gram znowu Jace'em, bo jakoś tak nie wiem czym innym mogę grać. Fajnie mi się grało przed końcem sezonu Olafem, ale... Cóż. I co jest tutaj ciekawego? Czekaj w dżungli. Jest coś, czego ja naprawdę bardzo dawno nie widziałem. Czogad w dżungli. Niech widziałem to, jak jeden ze znajomych grał. I Renekton, który był i aktualnie znowu jest w platynie, jest na topie, więc będzie problem. Spróbujmy obczaić, czym ten gościu gra najbardziej. Renektonem zagrał 38 gier. 50% z nich wygrał. Spróbujmy go trochę odnowić, jak mu szły ostatnie mecze. Taki mały research. Przegrał trochę. To jest chyba jego pierwszy ranked dzisiaj. Nie zmienia faktu, że gościu, no... Jakim cudem u gościu... Nie wiem, czy to jest coś nie tak, ale pokazuje mi, że gościu ma zagrane 579 gier. To ja w tym sezonie takich rankingowych mniej lub bardziej stricte zagrałem 10. No ale cóż, no bądź no Renekton na topie, tak zwany przez niektórych lane bully, czyli że większość wygrywa. Jungler w końcu nie zaczynając na topie. Miło. Tak to wszyscy zaczynają na golemach i byłem lekko do tyłu z doświadczeniem. Już jakoś mi to przeszkadzało bardzo, bo to nie miało większego znaczenia. Raczej, bo farma się w miarę zgadzała. Wyjątkiem był mecz na Yasuo. No ale cóż. 30 sekund do pojawienia się stworów. Nie wiem, jakie na Renektona ustoję. Na początku myślałem, że to będzie Cho'Gath, bo Renekton był ostatnim pikiem u nich. I... Tak czy siak, chyba będę musiał złożyć tutaj... butki na odporność na magię. Czyli to są buty Merkurego? Obuwie Merkurego tutaj. No tak, tu jest... ogłuszenie, podrzucenie, spowolnienie, uciszenie. Spowolnienie, podrzucenie, unieruchomienie, spowolnienie. Dużo tego u nich jest. U nich jest tego naprawdę dużo. Nie wiem. Na pewno musimy ich poobijać. Ja z Brandem. Tak, to zobaczymy, co z tego będzie. Ktoś napisał do mnie? Nie, coś się na Facebooku dzieje. Kto tam? Dobra, nic ciekawego. Renekton, no właśnie. Ten strzał powinien już coś pakować w niego. Ale on i tak się uleczy z kół. Ktoś ogólnie gra z ferworem. Zresztą, wydaje się, że to widzieliście nawet. On nie chce po prostu mieć 100% farmy, on też. W pewnym momencie usłyszałem od jakiegoś gościa z wyższej dywizji niż moja końcowa, że jak tylko garnę dobrze farmienie, to będzie dla mnie miejsce w platynie. Nie dosłownie, ale no tak to wyszło. Tak to... Po prostu, że muszę lepiej farmić i będę sobie dawał radę w platynce. Ta, farmienie. Jeszcze przepuszczony. A jak widzicie, on już się prawie uleczył. Wziął potkę, co prawda. Cholera, tylko że ja nie dobijam minionów teraz. Jedno wiem, jak on się we mnie wbija, to ja w formie młotka muszę go odepchnąć, bo on mnie ogłuszy. Ja będę bardzo nieszczęśliwym Jace'ikiem. Tylko najpierw muszę mieć ten trzeci poziom. Dziwne, bo przecież linia szła w miarę normalnie, no ale dobra.
Dziwne, miniony atakowały cały czas mnie. Więc jak gościu we mnie wbije, jestem martwy, a jak się cofnę, to on będzie miał mniej więcej 6 poziom jak wrócę. Tylko znaczy Lissin nie podszedł, Lissin jest na początku jak będzie dobry. Ma 3 poziom już. Dobra, będę liczył na to, że gościu mnie po prostu nie zdejwuje. Serio. Dobra, Neptun już nie ma tej wizji. Ustawił nową. Dobra, nic mi nie zrobił ten. Śmieszna rzecz. Za każdym razem jak grałem dzisiaj, teraz kiedy, grałem na postać, która psia kość nie ma many. Yasuo, Rumble, Renekton. Żadna z tych trzech postaci many nie ma. A jak głupi gram Jace'em. Czy no, czy ja wiem, czy głupi, no. Mówię, że głupi, bo... Z tym innym miałem farta. To jest u nich żółwi czogat, no tak. Już mówiłem, że to jest coś, czego nie widziałem od dawna. Mógł podskoczyć drugi raz, ale myślał chyba, że mnie harasuje z EQ. Nie wyszło. Dobrze. A, Lissin zgankował bota, okej. W miarę tyle samo straciliśmy życia. Chyba. Dobra, teraz mam przewagę dzięki temu, że on sobie zlazł. Sobie mógł pofarmić i tak dalej. Wykorzystam tego jakoś tak stricte, bo chciałem pomóc drużynie. Więc on zaraz nadrobi tą stratę w poziomie. Grunt rzeczy ogad nic nie zrobił na tym ganku. Ciężarówkę chce wziąć. On może mi chcieć przeszkodzić w tym. Haha. A miał. Teraz nie mam many na odbicie w razie co. Ale no ciężarówka warna. Dobra, dużo straciłem na tym. Na tej fali jednej. O nie, on się tepuje. Nie tepuje się. Dobra, czyli nie bez teleportu. Dobrze, i zabili jednego. Dobrze.
Okej. Żadnych błędnych kroków. Więc Renekton jest bez teleportu. Ja mam teleport. Bran się boi. Nie dziwię się, to jest Fizz z Shinem. No i Renekton wyrównał w farmie. Aha, nie miałem jeszcze. O, jak fajnie, piekielny. Kościół! Byłem w Goldzie, ale nie ze mną te numery. Ja się długo nie ma, to ja w końcu zaczynam myśleć, gdzieś ty mógł pójść. Ja teraz wiem, że jestem na topie bezpieczny. Nie chcę robić z tego jakiegoś poradnika, ale... Bo nie jestem na poziomie takim, żeby poradniki stworzyć. Ale teraz jestem tutaj chwilkę bezpieczny, bo on w sumie dopiero się odrodził. Dobra, wieża się obije. On na tym dużo stracił w sumie. Dobra, nie aż tyle. Co myślałem, że straci. Ale on po prostu zginął, jebam Blue. Nie muszę się cofać jeszcze. On jest... powinien być bez ulta. Teraz gościu straci jeszcze więcej. Dobra. To niech się bierze, ja się cofnę. Mam czarny tasak. Późno, ale mam. Wypatruj horyzont. On go jeszcze nie ma, on sobie złożył trochę pancerza. Mam dwa poziomy nad nim. Przynajmniej półtora. Oświetlę naszą drogę. Zawsze jestem. Biorą wieżę na bocie, dobrze. Dodatkowe złoto. Wytyczam ścieżkę. Pioruny mi nie weszły. Dziwne, bo w sumie mogły wejść. Ale nie weszły.
Bluminota 16. Chętnie bym przygarnął, tak szczerze mówiąc. Okej. Okay. Dobra, gościu się cofnął. Pionki trochę późno mi skoczyły, ale już trudno. Wrócił Renek. Więcej złota na mnie. Botlane na mi dojdzie. Zwykły ward, dobra. Mój problem teraz? Brak many. Jeśli rozegram to w miarę dobrze. Dobra, kij. Ja już zabrałem 1/3 życia. Czwartą. Z tego? Chyba tak. Dobra, Fizz martwy. Wątpię, że on tu na mnie czekał. Tak, schodź do nich. Zrobił coś? Nie. Zajra się wyłoży. Ej, w takim razie biorę wieżę. I on już nic nie mógł z tym zrobić. Stracił wieżę. Ja się przyspieszam. Wy możecie... Aha, dobra, nie robicie go. To nie. Idę zobaczyć, czy Blue przypadkiem gości nie próbuje wziąć. Bo on ma do tego tendencję i to bardzo. Postawię tu warta kontrolnego od razu. Bo Renekton z tym może być naprawdę upierdliwy. Nie, nie bierze. Aha, jest tam idzie Renekton. Ups. Mam blue, mogę sobie trochę pospamić. A i tam smoka robią. Dobrze, róbcie, róbcie, róbcie. Serio? Aż tak to wyszło źle? Ostrzel go, dobra. 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 Zaraz weźmiecie tą wieżę. Dobra, lipa, że się wyłożyłem. Ale w ogólnym rozrachunku wyszło bardzo fajnie. A ja idę w te merce w końcu. Tej wieży już nie wezmą, nie ma na to bata. Może jakbym tam typował, ale wolę nie. Czyżby mecz, w którym w końcu dostałem normalną drużynę? Czyżby? Dobra, tego warda już nie wezmę.
Zblubę sprawdził, czy stoi. Dobra, odpuszczę bota. Bo to się puszuje na naszą korzyść. Botlane na i. Dobra, to już się nie puszuje na naszą korzyść. Ship. Renek tam to zgarnie, ale pół życia stracił, więc. O Boże. On my way, on my way. Nie zdążę nic z tym zrobić, na pewno. Nie ma szans. Mogę za to rzucić im tutaj coś od siebie. Aha. Serio? Poddadzą się? Jest! W końcu! To 3 razy sztuka, tak? Mówiłem? Mówiłem. Skrzynka? Nie, nie ma szans, że dostał eskę. S minus Swain, S minus Alistair, 4 poziom Brand. A minus. Ten zgon. To przez tego zgona. Niestety to przez tego zgona. No niestety nie mieli szczęścia. Ale dobra. 5 placementów rozegranych, 3 nagrane, 2 z nich wygrane. Złe statystyki. Naprawdę złe statystyki. Dobrze, zobaczmy jeszcze obrażenia na szybko. No! Dużo ich zrobiłem. Dużo. Trzecie w grze? Trzecie. Po nich najwięcej Zyra, support. Chyba miała 0,7, tak? Tak. To jest piękne. Jak taki supportik, jak Zyra. Robi 0,7, a zadaje najwięcej obrażeń w drużynie. Bo zada prawie tyle. No. Minimalnie na YouTube. Minimalnie. Różnica co? 19? To jest mniej niż autoatak. Dobra. Jestem szczęśliwy. Wygrałem mecz. Tak. Trzymajcie się. Do następnego razu. Bye bye.